Here you are. Cześć Wam dzisiaj jest Wizu, wizu a nie witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave o Tym samym tytule i dzisiaj oczywiście też jesteśmy doświetleni jedynie notatnikiem na drugim monitorze, co oznacza, że jakbym nie miał dwóch monitorów, to by było ciemno, jak nie wiem co, no ale okej. Okay. Jest nie najgorzej jesieniary wszystkich krajów łączcie się. Jeżeli chodzi o te rzeczy z zasilaniem, ktoś pisał w komentarzu, że tam słychać jakieś trzaski. Prawdopodobnie coś było ruszone z kablem. Bardzo możliwe, że Grażynka przebiega w tym momencie po kablach, bo nawet jak zasilanie lata Guradu nie powinno być żadnych problemów, bo jestem wpięty w WPS-a, po prostu nie mogę być wpięty w swoim pokoju to tak tak na marginesie, eee, czekam na elektrykę na ogarnięcie, nie wiem kiedy to się wszystko podzieje, ale jadę na wariackich papierach nagrywam przy otwartych drzwiach, więc dziwnie się z tym czuję wszystkim, no dobra przeskoczmy dalej do społecznościówek bo jak nic się nie dzieje, to chociaż możemy powiedzieć o tym, że coś się dzieje na społecznościówkach, oczywiście to jest troszkę większym opóźnieniem, bo odcinki są teraz łąki, aż do, w sumie do dzisiaj dzisiaj, kiedy to oglądacie, powinienem zacząć normalnie nagrywać mniej lub bardziej na bieżąco zbliżając się do różnych aktualizacji i dripów w innych grach, więc mamy całą masę fajne grafiko oczywiście to wjechało ale o tym nie gadaliśmy ostatnim razem ale też nie ma o czym za bardzo gadać więc wjechały fajne grafiki Shorekeeper przed i Shorekeeper po. To wiecie tak, po ilu rowerkach ty się uśmiechniesz, jakoś tak nawiązując do tych durnawych reklam, które mamy. Jest kolejny filmik z... No właściwie to nie jest filmik, to jest fragment soundtracka, leci muzyczka i są różne ciekawe tapetki, które są z... no fabułką mniej lub bardziej związane, jeżeli dobrze kojarzę, chociaż tutaj nie ma bezpośrednich ujęć z fabuły. jeżeli dobrze kumam to, co z lików poleciało, więc coś pewnie trafi na miniaturę. Kota mi tutaj pomaga bardzo, bardzo mocno i aktywnie. Więc jeżeli usłyszycie teraz dziwne szelesty, to prawdopodobnie kota ogonem w mikrofon za haczy. Więc ja. No to tyle. I jeżeli chodzi o społecznościówki, przeskoczmy do spekulacji. Na kolankach chcesz się kłaść. Ojej. No dobra, będę siedział dziwnie wygięty. To teraz wiecie, dlaczego siedzę dziwnie wygięty. No więc przeskoczmy do tego, co liski lubią najbardziej, mam nadzieję. Czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być prawdopodobne. Są mogą początkowo inne prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwer live. Więc Ludziska. Pierwsza informacja leci za pozdrowienia bardzo mocne. Dziękuję za komentarz. Przepraszam, że z jednodniowym opóźnieniem trafię, ale przeczytałem Twój komentarz już po nagraniu wczorajszego i wstawieniu wczorajszego odcinka, więc ja Jest Fuyu Chan 1897 i to w sumie nie jest Lik jako taki, ale wrzucam tutaj na spekulację, skoro i tak będziemy mówili o Chun Kameli i całej tej reszcie. Więc Fuyuchan 1897 pisze, że nie do końca zmienili nazwę Chun na Kamelia, bo Kamelia w chińskiej wersji nazywa się Chun, w japońskiej nazywa się Tsubaki. Wszystkie nazwy nawiązują do kwiatu, który nazywa się kamelia japońska. Widzisz, tutaj z mojej strony jest zaskok, bo ja gram w angielskiej wersji mam japoński dub, ale nie rozumiem ze słuchu, co oni gadają, po prostu no, no, mam japoński dub, więc tyle. Więc nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Łatwiej mi to było układać w głowie, kiedy miałem w głowie kamelię, Chun i... no, whatever. Wiecie, rozbite to na tą to... Kam Kamelię, Kamore i Chun. To... To mi, to mi się dobrze układało. Jeżeli jest tak jak piszesz, a zakładam, że jest tak jak piszesz, to muszę wymyślić jakiś inny sposób na tłumaczenie tego, chyba że uznamy wszyscy po prostu, że wiemy o co chodzi, że Kamelia na Chiny to jest dalej Chun, ale mówimy Chun na starą wersję designu, żeby, żeby się nie pogubić. Więc jak wyliczę, dajcie mi znać, która wersja jest dla Was wygodniejsza, mi jest obojętne. Ja po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że Kamelia to jest Chun na Chiny dalej, no ale jakby nie kliknęło mi w głowie, że oni mają różne wersje imion w różnych wersjach językowych, to znaczy, to nie jest to samo imię, tylko w różnych Wersjach, tylko to są różne imiona dla tej samej postaci. Tak samo jest z tą Lumi. Która nawiązuje wiecie, do lumenów, światła i tak dalej, więc, więc tam, tam też jest denk dęk, rozrzut na trzy różne wersje. Troszeczkę szkoda, z drugiej strony, no, okej, okay, w pełni rozumiem, no ale mi jest szkoda, bo, bo to było dla mnie bardzo wygodne do mówienia. Miałem już zakodowane i mówiłem to automatycznie, a jak mówię coś automatycznie, to się rzadziej mylę, chyba że wchodzi mi nie ta formułka i mówię na przykład, cześć Wam, dzisiaj widzimy się w Gęszty Impact, zamiast Weathering Waste, tak jak powiedziałem wczoraj, i nie jestem pewny co powiedziałem dzisiaj, dlatego wczoraj był wycięty wstępnie, jak połowa. Zacząłem gadać jakbym był w ganszynie, a potem przeskoczyłem do wówy bez, bez kliknięcia w głowie, że, to, że nie ta formułka się wgra, nie ta formułka się wgrała. Przeskakujemy dalej do kolejnej informacji, która też leci od komentarzy, tutaj również pozdrawiam, jesteś osą i lecąc za tym, któryś z likerów mówił, że z początkowej Chun, czyli to co mamy teraz jako kamelię, powstały chyba dwa czy trzy dodatkowe koncept arty dla innych postaci, więc no Chun nam się rozmnożyła. I to jest przy założeniu z tego co rozumiem, że stara Chun zniknęła, że, że, że nie dostajemy starej czun o której teraz chodzą liki, że, że dostaniemy, więc tja. Do tego Tide mówił, że ten koncept art, który Step Licker dał, to nawet nie jest wszystko i on wie o czymś jeszcze, czyli, że ten nowy koncept art, który wyleciał, to jeszcze nie jest ostatni, który ma lecieć jeżeli wie o czymś jeszcze, to może to jest ta stara Chun, którą my wiemy, która zostanie puszczona w eter jako trzecia postać co najmniej. Czy znaczy, wygląda na to, że na spokojnie będziemy mieli, albo już mamy trzy postacie z tej czun starej, że jest Kamelia Kamorra i jeszcze ktoś, kto może się zbliża, a może ktoś, kogo dostaje tak się zastanawiam, kto wizualnie najbardziej pasuje. Pomijając Jinshi, która jakby proporcjami, kolorami i ten wieloma elementami nawiązuje do tego, dla mnie, frolowa wygląda, jeszcze, jeżeli to się frolowa czyta, wymawia. Dla mnie frrolowa jest jeszcze uderzająca w ten sam patent. Nie zdziwiłbym się, gdyby przy wczesnym etapie projektowania i przeprojektowywania zmieniania designu czun na to, co my teraz znamy jako kamelię, czyli z czun na czun w wersji chińskiej. A tak mi to nie pasuje, teraz tak mi to nie pasuje w głowie. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektóre projekty powstały bardziej z bandażami coś i stwierdziła: dobra, to idziemy z inną postacią i tak powstała frrolowa, bo jak spojrzycie, one mają pewien element designu, jeżeli chodzi o typ ciała, takiej lekko anorektycznej może. mm Bardziej dojrzałej nastolatki idziemy, w... to znaczy, mi się to bardzo kojarzy z kreską z Ewangeliona. No ale to jestem ja, wie, wiecie, no, to znaczy, ja mówię o oryginalnym starym Ewangelionie, bo nic późniejszego nie oglądałem, tylko jak Ewangelion wychodził, był nową rzeczą, ale dobra, bo... czym znaczy, nie aż tak nową, do nas trafiał, to nie, nie przesadzajmy. Wiecie o co kamen, więc jak spojrzycie, jest kilka postaci, które ma ten vibe tej kreski, to znaczy, konkretnie te dwie w grze, a cała reszta, coś tam jakieś echo, ale nie bardzo, nie. Inne, inne postacie do tego nie uderzają w ogóle, nie mają tej pozy, a jeżeli chodzi o kamelię, starą kamelię czun frolową czy coś, ja ewidentnie czuję ten sam jakby sposób myślenia o designie postaci, nawet jeżeli te same designy w sobie. Bardzo się od siebie różnią więc. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. To jest strzał troszeczkę na ślepo z tą frolową, ale widząc pewne podobieństwa, mam to skojarzenie, może to być przypadkowe, a może to być celowe. Jeżeli ktoś też to widzi, to niech mi da znać. A ja bym przeskoczył do kolejnej informacji, którą dla was mam i to jest to, co na wczorajszym odcinku nie poleciało, bo na montażu próbowałem z jeszcze kilka informacji, więc wyciąłem tam był ten... chyba wkleiłem nawet, że, że wizu ma za długi język, więc to co, co wczoraj wyciąłem leci dzisiaj i nie jest to jakieś mega super, hiper wybitne i skomplikowane, ale opiera się na tym, że moja ekipa, która przeczesuje się przez chińskie fora i wysyła mi zbiórki tych informacji. Biła do tego kim ma być Kamelia, jak ona ma być na placu boju, czyli to co, o czym wszyscy gadali. I dorzucili też parę informacji, których nie widziałem nigdzie indziej, które wczoraj mówiłem, że no... no z tym healem i tak dalej, no to jak się rozejrzycie, to część informacji się zgadza, ale jest tego jakby troszeczkę więcej od tego, co mi moi rzucili. I rzucili też na temat broni, czego nie udało mi się zweryfikować i nigdzie indziej znaleźć, więc nie widziałem tego nigdzie, poza tym, że oni to wysłali z jakiegoś chińskiego forum. Próbowałem tam wbić, ale no szczerze powiedziawszy, nie udało mi się zweryfikować, więc nie wiem, czy coś im się źle skopiowało, czy, czy, czy jakaś część informacji, no, no nie jestem przekonany, co tam się podziało w ten sposób, powiedzmy. więc. jeżeli chodzi o broń dla Kameli, bo konkretnie o jej mieczor chodzi, to ten miecz podobno sprawia, że ta post jest totalnie opizna czy się ta postać jest mocna na C0 bez swojego docelowego miecza, ale ten miecz odpala pełnię funkcjonalności naszej bohaterki, co oznacza, że jeżeli złapiecie postać i miecz, to jest to ta opi super mega hiper postać, o której gadaliśmy wczoraj. Jeżeli nie ma miecza, to po prostu jest na poziomie tych bohaterów, których mamy teraz. Różnica w broni jest duża i ten miecz teoretycznie, jeżeli dobrze rozumiem to, co zostało tutaj rzucone jest skonstruowany w ten sposób, że jest średnio użyteczny dla kogokolwiek innego niż Kamelia, więc jeżeli go dorwiecie dla Kameli, no to jest super, robicie z postaci bardzo mocnej, postaci totalnie opi. Jeżeli złapiecie ten miecz, a nie macie kameli, i dacie komukolwiek innemu, no to dungeon może z tego korzystać, ale no nie ma jakichś super, hiper rzeczy. Nie wiem, co jest w tym mieczu, bo, bo, bo nie było zawarte w tej informacji, bo to prawdopodobnie z jakiejś dyskusji na forum poszło, a nie z konkretnego lika. Ale jeżeli miałbym stawiać, to jeżeli ona też ma odzyskiwanie i tracenie życia, na przykład odpala się i spala swoje życie, odpalając ataki, a obrażenia od przeciwników wracają do niej jako życie, to by mogło być użyte przez z dungeon, w jakiejś którejś jej mechanice wiecie, jakieś, jakieś takie zagrywki, coś gdzieś mogłoby być zaczepione i coś mogłoby być połączone. Więc informacja jest taka, że jeżeli chodzi o jej miecz, to jest must have dla tej postaci: że jeżeli lecicie po postać, no to spoko, Git, ale bez broni ona jest połową funkcjonalności, odpala się w pełni na C0, R1, tak jakby. I jeżeli dorwie się do niej C2, jeszcze dodatkowo to jest bestią nie do zatrzymania i to C2 też jest podkreślane, czyli bardzo gęszczny nowy styl, bo, bo, bo na przykład z per to cały czas mi piszecie o tym, C2, C6, O którym ja bym mógł pomarzyć, nawet jakbym zaczął sensownie płacić w tej grze. Wiecie, Blessing i nie Blessing, to co 6 jest poza zasięgiem, przynajmniej teraz. Ale C2 to jeżeli ktoś łapał odpowiedniki Blessingów, jak to się tutaj nazywa, oczywiście Lunite Subscription. No to, to, to C2 jest dla wielu w zasięgu ręki, szczególnie jeżeli coś tam wydają, ale nie wydają za so dużo. Tyle ludziska mam dzisiaj dla Was przygotowane, więc przypominam wam, że trwa inktober, zielona lista, to jest ta, na którą chcecie spojrzeć, jeżeli chcecie robić postacie z wówy, ale nie trzeba się tego trzymać. Zapraszam do wspólnej zabawy. Kitku, nie wbijaj mi pazurków w nogę. Mam nadzieję, że bierzecie udział, a jak nie bierzecie udział, to przynajmniej oglądacie i, i patrzycie, co tam ludzie wstawiam, bo niektóre pracki są przekomiczne, przeczaderskie i ja zachwycony jestem. Dzisiejsza miastóweczka, jak widzicie, nie jest. Po prostu nie jest. Odpaliłem się tutaj, gdzie jestem, gdzie wczoraj na szybko spalałem rezinę i to mi wystarczyło, żeby zrobić daily, bo nie mam dzisiaj czasu i nie mam wczoraj czasu i i tak, i tak. No, więc korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Dziś mogę wasza magia jest potężna, jesteście osą, jeśli arcy, mogę wasza magia jest arcy, potężna jesteście arcy, osobą, dzisiaj Twitcher twitter, nauczy wasza magia jest twitter, potężna jesteście twitcher, osą i na twitchu widzimy się przy najbliższej okazji. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka i świetnych pięciokwestkowych rolek. Niech Wam sprzyja miłego następnego i bye. Wiecie jak trudno uderzyć głową w brat, kiedy nie można normalnie się przechylić, bo kota wam leży na kolankach i, i korzysta z tego, że są cieplutkie i odmawia współpracy dalszej niż leżenie i grzanie kolanek, więc to było, to było wymagające. Tyle sportu to ja od czasów u na studiach nie uprawiałem.